udostępniona funkcjonalność dodawania dokumentów związanych z zarządzaniem flotą samochodów służbowych, takich jak skany dowodów rejestracyjnych, polis czy innej dokumentacji związanej z serwisem aut oraz przypisanie ich bezpośrednio do kartoteki danego pojazdu. Przechodząc księgowość, samochody, ewidencja samochodów, wybieram wcześniej wprowadzony pojazd. Przechodzę na zakładkę dokumenty. Rozwijając ikonę żółtego segregatora, mogę dodać zupełnie nowy dokument do obiegu dokumentów lub wybrać już istniejący. Wybieram opcję Dodaj nowy. Opcja ta dostępna jest również bezpośrednio po kliknięciu na przycisk segregatora. Wprowadzam numer obcy, tytuł oraz opis dokumentu. Następnie za pomocą ikony walca wybieram źródło pochodzenia pliku. W menu kontekstowym pojawiają się standardowe opcje dodawania plików źródłowych. Wybieram opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy. Wskazuję plik. Zapisuję dokument w obiegu dokumentów oraz zapisuję kartę pojazdu. Podgląd dokumentu jest dostępny po ponownym wejściu na kartę pojazdu. Podgląd można przesunąć poza okno dokumentu lub poza okno programu. Zamknąć oraz ponownie wywołać ikoną żółtego segregatora w prawym dolnym rogu okna. Przypisanie dokumentu wprowadzonego do obiegu dokumentów można wykonać również bezpośrednio z biblioteki dokumentów. Przechodząc CRM – Biblioteka dokumentów, podglądam dokument, a następnie klikając na zakładkę Dokumenty w sekcji Dokumenty skojarzone, rozwijając przycisk plusa, wybieram Księgowość – Ewidencja samochodów. Dokument może być przypisany do jednego lub kilku samochodów jednocześnie. Wybieram dwa pojazdy oraz zapisuję. W przypadku podpięcia kilku dokumentów do jednego pojazdu istnieje możliwość wyboru podglądu żądanego dokumentu.